dzielić się nim z innymi. Im bardziej ludzie robią się dobrem, tym więcej tego dobra jest na świecie. Każdemu jest łatwiej, jeśli posiada grupę przyjaciół, którzy go wspierają i myślą podobnie. Jako grupa staramy się wspólnie odkrywać wartość wiary i przyjaźni w naszym życiu i chętnie z tym się dzielimy, stąd właśnie też nasza obecność tutaj. Jeśli więc jesteś młodym, energicznym człowiekiem, jeśli poszukujesz ludzi, którzy wierzą w to, co ty i myślą tak jak ty, to zapraszamy cię do Mega Pozytywny. Uczniowie szkół średnich i studenci spotykają się w każdy piątek, natomiast gimnazjaliści w sobotę. Wszystkie informacje na temat naszej grupy, tego co robimy, czym się zajmujemy, znajdują się na naszej stronie internetowej www.megapozytywni.pl. Ci spośród nas, którzy posiadają talent muzyczny, stworzyli zespół, który gra... Yeah.
Dzień.
ja jeszcze, wiem, że tutaj cały czas Państwo oczywiście dochodzicie, pragnę powitać gości specjalnych, którzy nas zaszczycili swoją obecnością. Wiemy, że był, jest ciągle może jeszcze wśród nas prezydent miasta Mielca, pan Janusz Chodorowski, gorąco witamy. Witamy też wiceprezydentów, pana Bogdana Wilka i pana Mieczysława Wdowierza, który też gdzieś tutaj jeździ na rowerze. Dziękujemy za dotację, dziękujemy, pomagajcie nam, pomagajcie osiedlu, pomagajcie Radzie Osiedla Kościuszki, bo naprawdę jest tego warta. Witamy też serdecznie pana radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Fryderyka Kapinosa.